to jest zawsze ten problem, że my dziecko wyłączamy z rozmowy o jego własnych uzdolnieniach. Po prostu wyeksploatujemy, tak? I ono o tym swoim talencie przestanie myśleć w kategoriach daru, a zacznie myśleć w kategoriach przekleństwa, tak? Dzieje bardzo często. To kierowanie dzieci zdolnych w rozumieniu właśnie wyjątkowo utalentowanych na konkursy. Dziecko, które jest nadmiernie eksploatowane pod względem konkursów, wysyłane co chwilę jako reprezentant szkoły, dziecko może mieć takie poczucie, że jego jakby poczucie własnej wartości jest uwarunkowane tym, czy zdobędzie jakieś miejsce, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Jakby potraktowanie poważnie talentu i właśnie tego uzdolnienia dziecka, stworzenie takiego warunku, gdzie, że dziecko się czuje faktycznie jakby docenione, że jest potraktowane jak prawdziwy artysta, jak prawdziwy pisarz, jak prawdziwy twórca, konstruktor. To jest coś, czego nauczyciele czasami faktycznie się obawiają. Obawiają się tego, że potocznie mówiąc, woda sodowa dziecku uderzy do głowy. To niech uderzy. Cześć, mam na imię Julia i pomagam rodzinom zdolnych dzieci wspierać je w codziennych wyzwaniach. Jest dzisiaj ze mną Małgorzata Pilecka, nauczycielka wczesnej edukacji, a także nauczycielka akademicka i badaczka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum Wyższej Szkoły w Gdańsku. Małgorzata uczy i dzieci, i nauczycieli. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Gdańskim, a obecnie doktoryzuje się tamże również w Instytucie Pedagogiki. Cześć Małgorzato i dziękuję za to, że zgodziłaś się porozmawiać. Cześć, cześć. Też się bardzo cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Super. Bardzo chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać trochę o tym, jak powinny wyglądać relacje między rodzicami i nauczycielami. Jak rodzice i nauczyciele mogą współpracować, aby wspierać zdolne dzieci w tym środowisku szkolnym. Bo wyobraźmy sobie trochę, że wiesz, po wakacjach nasze dzieci albo wrócą do szkoły, albo pójdą do szkoły zupełnie od początku. Jeżeli mamy takie zdolne, wysoko, bardzo wrażliwe i szybko uczące się dziecko, które w tym środowisku szkolnym się nie odnajduje, to co tak naprawdę rodzic i nauczyciel mogą zrobić, aby pomóc takiemu zdolnemu dzieciakowi przezwyciężać te szkolne trudności? Wiesz, myślę, że podstawową rzeczą jest poznanie. Poznanie dziecka, poznanie się nawzajem między rodzicami a nauczycielami. Pandemia bardzo to utrudniła, ponieważ wejście do szkoły też było zamknięte i rodzice odprowadzali dzieci, zostawiali je pod drzwiami. W chwili obecnej już te szkoły się bardziej otwierają. Myślę, że poznanie dziecka to jest absolutna podstawa i poznanie w takim bardzo dogłębnym sensie. Myślę sobie o tym, że ta kategoria zdolności dziecka wybitnie zdolnego może być bardzo różnie rozumiana i może z różnych jakby obszarów wynikać, czy z różnymi obszarami się wiązać. Możemy mieć do czynienia z dzieckiem, które bardzo szybko chłonie nową wiedzę, przyswaja informacje, typu takiego faktograficznego, bardzo szybko jakby uczy się nowych umiejętności, kompetencji. I u takiego dziecka bardzo ważne jest rozpoznanie, na ile jego rozwój przebiega w sposób harmonijny. Wymieniłaś w jednym zdaniu dzieci zdolne i dzieci wysoko wrażliwe. To faktycznie tak często jest ze sobą skorelowane. W związku z tym poznanie tego dziecka zdolnego w sensie wysoko rozwiniętego pod względem intelektualnym będzie się też wiązało z rozpoznaniem tych obszarów, które u niego będą wymagały większego wsparcia rozwojowego, chociażby funkcjonowania emocjonalnego, chociażby funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Możemy mieć też dziecko, które po prostu jest zdolne w tym sensie, że widzimy u niego jakiś talent, talent plastyczny, talent muzyczny, talent na przykład do organizacji. Jest osobą, która potrafi świetnie skupić na sobie uwagę. No i tutaj bardzo pomocna będzie też relacja rodziców, czy też
dokumentacja, która za tym dzieckiem idzie. Niestety no to jest trochę taka pięta achillesowa polskiej edukacji, jedna z wielu, że ta dokumentacja nie krąży, nie jest przekazywana z miejsc edukacji niższego szczebla na edukację wyższego szczebla. To jest jakby instytucjonalnie nieusankcjonowane. Nie jest tak, że ta dokumentacja przedszkolna trafia do szkoły podstawowej, do której idzie dziecko. Jednocześnie rodzice sami z siebie mogą o to zadbać, jeżeli zależy im na tym, żeby jednak nauczyciel już coś wiedział o ich dziecku, żeby już jakieś tutaj informacje mógł wykorzystać też do pracy, do konstruowania sprzyjających warunków edukacyjnych, to naprawdę to jest po stronie rodzica, na ile rodzic tę dokumentację będzie chciał przekazać, dostarczyć. A jeżeli mogę ci teraz, tak, przepraszam, wejdę ci słowo, jaka to może być dokumentacja, bo pisały do mnie na przykład mamy, rodzice takich dzieci, które właśnie zaczynają szkołę po wakacjach, pójdą do pierwszej klasy i oni się pytają, okej, ale co ja mogę udokumentować? Mam zrobić zdjęcia jego budowli z klocków Lego, czy mam ich rysunki pokazać? Co to może być za dokumentacja, żeby nie wzięto mnie za jakąś tam szaloną matkę, która uważa, że jej dziecko jest jakieś wyjątkowe? No bo przecież każde dziecko jest wyjątkowe i tutaj dlaczego akurat moje ma być udokumentowane, a inne nie? Wszystkie dzieci są dokumentowane, to znaczy obowiązkiem nauczycieli przedszkola, zwłaszcza nauczycieli prowadzących roczne przygotowanie przedszkolne, jest prowadzenie tak zwanej diagnozy pedagogicznej, która kończy się wystawieniem zaświadczenia o gotowości szkolnej dziecka. To jest dokument, który jest obowiązkowo prowadzony. Taka dokumentacja jest prowadzona dwa razy do roku. Na wstępie pomiędzy październikiem a listopadem, kiedy dziecko wchodzi do zerówki, jest diagnozowane po raz pierwszy i od razu tutaj powiem, o co chodzi z tą diagnozą. To nie ma nic wspólnego z takim, wiecie Państwo, jak my sobie myślimy o diagnozie w takim sensie medycznym, prawda, że to jest jakieś rozpoznanie choroby. Absolutnie nie. Diagnoza pedagogiczna jest po prostu rozpoznaniem etapu edukacyjnego, na którym znajduje się dziecko. Jest podzielona na kilka różnych obszarów rozwojowych i dotyczy zarówno realizacji tej podstawy programowej rozumianej jako wiedza, kompetencje, umiejętności, ale też właśnie funkcjonowanie dziecka w sferze rówieśniczej, zabawy, które podejmuje w sposób swobodny, jego zainteresowania. Niestety nie ma jednego wzorca, jak taka diagnoza wygląda. Ona musi być przeprowadzona, natomiast tych diagnoz, jakby modeli jest bardzo dużo. I to jest dokument do wglądu rodzica, ale my możemy też z tego przedszkola taką diagnozę poprosić o właśnie o udostępnienie. Natomiast to, co rodzic dostaje na zakończenie edukacji przedszkolnej, to jest zaświadczenie czy oświadczenie o gotowości szkolnej dziecka i tam w takich paru zdaniach jakościowo jest opisane, jak dziecko funkcjonuje w różnych obszarach edukacyjnych, od właśnie obszaru intelektualnego poprzez samoobsługę, takie umiejętności związane z pracą na własnych emocjach po funkcjonowanie w grupie społecznej. Także to jest jakby ta dokumentacja taka typu formalnego. Natomiast co jeszcze? Myślę, że wbrew pozorom te zdjęcia budowli to nie jest wcale głupi pomysł, w tym sensie, że istnieje coś takiego jak portfolio dziecięce. I to portfolio dziecięce, czyli wiecie Państwo, mi się to tak kojarzy z teczkami, że kiedy ktoś się chce dostać na przykład na architekturę czy na Akademię Sztuk Pięknych, musi złożyć tak zwaną teczkę, żeby pokazać, co potrafi. I te wszystkie prace dzieci, które my zbieramy, prawda, trochę z sentymentu, trochę z takiego poczucia, że to może być piękna pamiątka, to dla nas pedagogów, drodzy Państwo, to jest ogromna kopalnia wiedzy o dziecku. Po prostu najzwyczajniej w świecie mówiąc, dlatego że my obserwując jakby postęp dziecka
poprzez cały rok. Prace plastyczne oczywiście wykonuje się po to, żeby kształtować poczucie estetyki i tak dalej, ale ta praca też jest wyrazem jakichś kompetencji. Tak, oczywiście praca plastyczna tutaj podaje to jako przykład, natomiast tutaj ta jakby teczka dziecięca, pokazanie tego, co dziecko potrafi, jakie robi postępy, tak, to jest ogromna wiedza dla nas pedagogów i szkoda ogromnie, że ta dokumentacja często nie krąży i to jest jakby tutaj po stronie rodzica, czy on tę dokumentację udostępni. Nie udostępniają rodzice z różnych powodów. Nie udostępniają również z tego powodu, że no, dziecko zdolne to może być też dziecko, u którego ta ponadprzeciętna zdolność do przyjmowania dużej ilości informacji i właśnie takiego szybkiego uczenia się w bardzo takiej zakrojonej wąskodyscyplinie może być symptomem chociażby autyzmu. Tak, tego, że dziecko no, kwalifikuje się do tego, żeby wesprzeć je w specjalny sposób, by poddać tutaj badaniu w kierunku właśnie autyzmu. I ja jako praktyk spotykam się z takimi sytuacjami, że rodzice otrzymują sygnały z placówki przedszkolnej, że jest jakiś element niepokojący, że warto byłoby udać się z dzieckiem do poradni, może w ten sposób wesprzeć, bo wiecie Państwo, tutaj nie chodzi o to, żeby nakleić jakąś etykietę, czy żeby to dziecko jakoś zaszufladkować, czy nie daj Boże napiętnować, tylko żeby dać po prostu jasne instrukcje do tego, jak z tym dzieckiem pracować, jak mu pomóc, jak skonstruować odpowiednie warunki edukacyjne. W związku z tym, jeżeli rodzic sam podejmuje decyzję, że tej dokumentacji nie udostępnia, bo boi się tego, że informacja o tym, że moje dziecko może mieć różnego rodzaju trudności, jest dla niego no niepokojące, że ktoś tak o moim dziecku źle pomyśli. Drodzy Państwo, naprawdę proszę mi wierzyć, że nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele wczesnej edukacji są bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby właśnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami również pracować. Także tutaj nie ma się czego obawiać, a ta informacja może być dla nas kluczowa do tego, żeby po prostu skonstruować te warunki, które będą przyjazne dla dziecka. Także wymiana informacji, otwartość na rozmowę z obu stron. Dokładnie. I chyba też warto wspomnieć, że dzieci, które mają tego typu diagnozę postawioną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, no to mają też prawo do nauczyciela wspomagającego, prawda? Dobrze? Dobrze to rozumiem i dzięki temu też są być może w jakiś sposób bardziej zaopiekowane niż gdyby takiego nauczyciela potem w szkole wspomagającego tylko dla siebie nie miały. Oczywiście, że tak. To jest kluczowa sprawa i wtedy dziecko ma szansę też właśnie, że poświęcamy się więcej czasu, ma dodatkowe też zajęcia związane z konstruowaniem tych umiejętności społecznych. Zresztą, drodzy Państwo, to nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci w spektrum, tak? Tutaj powiem, że te dzieci właśnie wybitnie zdolne, pozostające, że tak powiem, w normie, tak? Wiem, że to może nie jest najlepszy język, ale żeby tutaj nie było niejasności. Dzieci poza spektrum, dzieci funkcjonujące w normie, tutaj również jakby te zajęcia z TUS, czyli trening umiejętności społecznych, które bywają organizowane na przykład dla dzieci właśnie pozostające w spektrum, one również mogą z tego korzystać i właśnie kiedy się tworzy ta grupa, no bo tak naprawdę działanie TUS, treningu umiejętności społecznych ma sens wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś grupą, z jakimś zespołem i możemy to... Trudno się praktykuje umiejętności społeczne w pojedynkę. Dokładnie tak. I wtedy faktycznie tworzy się ten obszar wspólnego uczenia się, też jakby budowania też tej takiej otwartości wobec dzieci, wśród dzieci, wobec siebie nawzajem.
Tak? Także tutaj pytałaś, Julia, o to, jakby co my możemy zrobić jako rodzice, co my możemy zrobić jako nauczyciele. Na pewno podstawową umiejętność, jakby podstawową kwestią to jest rozpoznać ucznia, rozpoznać jego potrzeby, rozpoznać jego kontekst taki też rodzinny w tym wszystkim, w jakim on funkcjonuje i wtedy możemy przystąpić do projektowania współpracy. I tutaj to projektowanie współpracy może polegać na tym, że rodzic, jeżeli zna swoje dziecko i wie, że moje dziecko na przykład się pasjonuje muzyką, albo pasjonuje go kosmos, albo dinozaury, albo nie wiem, książki, prawda, może też proponować, wyjść z określoną propozycją do nauczyciela. Oczywiście, że nauczyciel jakby, no mądry nauczyciel, tak, ktoś, kto rozumie, po co tam jest, będzie chciał wykorzystać te informacje o dziecku, żeby stworzyć właśnie taką ofertę dla niego. Natomiast rodzic też może jak najbardziej zobaczyć jakąś wystawę ciekawą, czy wystawę w muzeum, czy jakieś, nie wiem, sztukę teatralną, która mogłaby zainteresować, proponować, zasypywać ofertami. Nauczyciele na pewno w większości przypadków chętnie na to zerkną i będą Państwu wdzięczni za to też, że coś proponujecie, że wykazujecie to zaangażowanie, a nie tylko jakby oczekujecie, prawda, stojąc na zewnątrz. Tak? Czyli to jest ok, pisać tam na Librusie czy przez jakieś inne Teamsy do nauczycieli z propozycjami, że tu wystawa o kosmosie, może byliby Państwo, tak, Pani zainteresowane na wycieczką szkolną, albo tu jest jakaś, nie wiem, impreza w bibliotece miejskiej. To jest okej, okay, tak? Inspirować nauczycieli, czy raczej trzymać się z daleka i zakładać, że nauczyciel sam wie? Nie, oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, bardzo często korzystam w swojej pracy z propozycji, które spływają z zewnątrz. No nie jestem w stanie, pracując zawodowo, będąc mamą dwójki dzieci, pisząc doktorat, wiecie Państwo, jeszcze monitorować wszystkiego dokładnie, co się dzieje w całym Trójmieście, bo ja akurat jestem z Gdańska. Także jeżeli jakiś rodzic proponuje, mówi, jest na przykład Dzień Teatru w Brzeże, można wejść za kulisy, zobaczyć, spotkać się z aktorami. To są często, drodzy Państwo, rzeczy darmowe, rzeczy, które można zrobić naprawdę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Także jak najbardziej to jest okej i to jest, drodzy Państwo, też dowód takiego zaangażowania, że Wam jako rodzicom zależy na tym, żeby dzieci też wychodziły, robiły coś poza lekcjami. Wbrew pozorom, drodzy Państwo, ogromny, największy problem, z którym my się jako nauczyciele wczesnej edukacji spotykamy, to są rodzice, którzy jakby oczekują od nas wypełniania kolejnych kart pracy w książkach, że książka jest niezrobiona. Tak? Dlaczego książka jest niezrobiona? Drodzy Państwo, edukacja odbywa się zawsze, wszędzie, w rozmaity sposób, w rozmaitych formach. Wypełnianie kart pracy nie jest jedyną formą edukacji, a wręcz powiem szczerze, co dowodzą również różnego rodzaju badania, że jedno z najmniej skutecznych, także. A powiedz mi, no dobrze, czyli mamy dzisiaj, mamy wrzesień i rozpoczyna się ten pierwszy dzień w szkole, mamy takiego uzdolnionego malucha, który rozpoczyna swoją edukację szkolną w pierwszej klasie i powiedzmy, że ma rzeczywiście jakąś tam swoją teczkę, rodzice zgromadzili takie portfolio jego rysunków, nie wiem, sześcianów w perspektywie albo innych dziwnych rysunków jak na jego wiek i trafiamy na nauczyciela, który jest, powiedzmy, czuły i rozumie to i rzeczywiście chce się zadbać o te jego potrzeby, to jest lepszy scenariusz, a być może trafimy na nauczyciela, który powie, no tak, ale ja tu mam 30 dzieci w klasie. Ja rozumiem, że pani, pana syn, czy pani, pana córka tutaj ma jakąś ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną i rysuje architektoniczne modele zamków po wakacjach, no ale ja nie mam tutaj możliwości, żeby jakoś specjalnie się nad tym pochylić, bo tu mam dziecko z dysleksją, tu mam dziecko takie, inne, siakie, dziecko, dzieci nieczytające. Co rodzic Twoim zdaniem może takiemu nauczycielowi zaproponować? Jakie narzędzia pracy z takim dzieckiem, żeby no ono po prostu w tej szkole po pierwszych 2 czy 3 tygodniach entuzjazmu się nie zaczęło okropnie nudzić? Myślę, że tutaj jakie narzędzia?
Na pewno pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest podpytanie się na przykład o jakiegoś specjalistę w ramach szkoły. To znaczy, jeżeli dziecko ma wyjątkowo rozwiniętą właśnie taką inteligencję przestrzenną, to podpytałabym o to, czy w szkole jest jakiś nauczyciel, który na przykład prowadzi kółko matematyczne albo jakiś klub techniku, młodych techników, czy modelarski, czy na przykład coraz częściej te roboty, tak, robotyka się odbywa też w ramach jakichś tam kółek szkolnych. O to można zawsze zapytać. Druga rzecz to na pewno to, co też robiłam jako nauczyciel chociażby zerówki przedszkolnej, można zaoferować nauczycielowi, że dziecko na przykład przygotuje własną wystawę prac. I tutaj to opowiem o takich dwóch przypadkach, case study, to tak może nie najlepiej brzmi, chodzi o myślę bardzo takie pozytywne przykłady. Miałam dziewczynkę w zerówce, która była rok młodsza, ona przyszła szybciej, miała zgodę z poradni, natomiast ona miała faktycznie niezwykłe uzdolnienia plastyczne. No to, co ta dziewczynka potrafiła w wieku 5 lat narysować, to ja w wieku 30 paru jeszcze tak nie potrafię. I podjęliśmy decyzję, że zorganizujemy jej indywidualną wystawę. Wyciągnęliśmy wszystkie sztalugi, jakie były w całym przedszkolu. Sala gimnastyczna została właśnie zaaranżowana dokładnie tak samo jak wystawa, jak wernisaż sztuki. Było otwarcie z przecięciem stęgi, był taki mały toast właśnie dla dzieci przedszkolnych, byli zaproszeni rodzice. I drodzy Państwo, to, ponieważ ta dziewczynka była w ogóle bardzo nieśmiała, ona była bardzo taka wycofana, miała też ogromną potrzebę, też ona później została jeszcze na drugi rok w tej zerówce, chociażby ze względu właśnie na te potrzeby takie emocjonalne. Natomiast ten dzień to było jej święto. Ona poczuła to, że te jej prace mają jakąś wartość i że my też jako placówka do tego poważnie podchodzimy. Pod koniec odbyły się licytacje też tych prac i te pieniądze zostały przeznaczone na cele charytatywne. Także to było w ogóle wedle reguł sztuki, że tak powiem, tego wernisażu przeprowadzone. Drugi przypadek, to nawet tutaj gdzieś mam na półce, dziewczynka w wieku lat 6 napisała książkę, napisała powieść zainspirowana wycieczką do muzeum w Gdańsku, jest Dom Upchagena. I w Domu Upchagena można zwiedzić wnętrze takiego XIX-wiecznego właśnie dworu mieszczańskiego. Bardzo jej się podobała, zwłaszcza kuchnia, gdzie były wywieszone różne rondle i sztućce. I ona napisała historię małej złotej łyżeczki, która trafia do Gdańska, zwiedza Gdańsk i trafia do tego Domu Upchagena na spotkanie ze swoimi krewnymi, właśnie z krewne chochle, łyżki, wazowe i tak dalej. Udało nam się nawiązać kontakt z lokalnym wydawnictwem i książka została wydana w ogóle pod patronatem pani prezydent Dulkiewicz. Została wydana jako książka promująca Gdańsk, dlatego że Majka całą tą książkę napisała właśnie w kontekście środowiska gdańskiego. Sama ją zilustrowała również różnorodnymi technikami. Udało nam się to zeskanować, zrobić z tego prawdziwą książkę i po dziś dzień ta książka jest dysponowana. Natomiast co zrobiła Majka, która była wielką miłośniczką książek? Ponieważ korzystała z biblioteki miejskiej, wzięła swoje książki, poroznosiła po różnych punktach biblioteki miejskiej jako egzemplarz obowiązkowy. I każde dziecko z Gdańska może pójść i taką książkę Majki właśnie wypożyczyć. A Majka ile miała lat, kiedy napisała? 6. 6. 6. Niesamowita historia. Także chcę powiedzieć, że jakby potraktowanie poważnie talentu i właśnie tego uzdolnienia dziecka, stworzenie takiego warunku, że dziecko się czuje faktycznie jakby docenione, że jest potraktowane jak prawdziwy artysta, jak prawdziwy pisarz, jak prawdziwy twórca, konstruktor. To jest coś, czego nauczyciele czasami faktycznie się obawiają. Obawiają się tego, że potocznie mówiąc, woda
kula sodowa dziecku uderzy do głowy. Myślę, że wiecie Państwo, to niech uderzy. To niech uderzy, bo zobaczmy, lepiej, żeby... co się stanie. Tak, dokładnie. Zobaczymy, co się stanie. Może Majka napisze kolejną książkę, a Julia narysuje namaluje kolejny obraz, a Tomek zbuduje wspaniałą makietę, prawda? I tutaj może być właśnie propozycja, że drodzy Państwo, na przykład w ramach Dnia Dziecka, prawda? Czy w ramach jakiegoś święta rodziny, czy jakie są obchody, prawda? Rodzic może wystąpić z taką propozycją. Zróbmy Dzień Talentów. Zróbmy dzień, w trakcie którego dzieci będą mogły pokazać, co potrafią, co kochają. Nie w takim sensie umiejętności stricte szkolnych, tylko właśnie moją pasję, moje zainteresowania, w czym jestem świetny. To, co się dzieje bardzo często, to kierowanie dzieci zdolnych w rozumieniu właśnie wyjątkowo utalentowanych na konkursy. I to ma swoje jakby takie dwie strony, dlatego że z jednej strony to jest oczywiście faktycznie wyraz tego, że my doceniamy dziecko i jego talent. Z drugiej strony dziecko, które jest nadmiernie eksploatowane pod względem konkursu, wysyłane co chwilę jako reprezentant szkoły, dziecko może mieć takie poczucie, że jego jakby poczucie własnej wartości jest uwarunkowane tym, czy zdobędzie jakieś miejsce, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Tutaj jakby ta kwestia jakby zajmowania miejsc dla jednych dzieci, które czują rywalizację i jest to dla nich faktycznie dreszczyk emocji, to może być ogromna atrakcja. Dla dzieci, które rywalizację przeżywają i rywalizacja jest dla nich elementem stresującym, to może być wielkie obciążenie. I wcale nie mieć takiego wymiaru docenienia ich starań, wręcz przeciwnie, takiego dzieci mogą mieć takie poczucie, że im się dokłada roboty w dużym skrócie. Tak, wszyscy inni idą się bawić, wszyscy inni odpoczywają, a ja muszę rysować kolejną pracę, a ja muszę rozwiązywać kolejny test. Tak? Także tutaj, jeśli chodzi o konkursy, to jest taka sprawa wymagająca bardzo dużego wyczucia ze strony nauczyciela i aktywnego dialogu z dzieckiem, bo przecież to ono ma być przede wszystkim współgospodarzem swojego własnego procesu edukacyjnego. Tak? No tak, ale wydaje się właśnie, że konkursy, potem w starszych klasach olimpiady, to jest taka najpowszechniejsza tak naprawdę metoda zaopiekowania się jakimiś uzdolnieniami czy pasjami dzieci. No bo to już sama relacja na przykład z nauczycielem przedmiotowcem, który jakoś pomaga się przygotować do konkursu czy olimpiady, no to też jest taka relacja mentorska. To jest często to, czego dzieci uzdolnione potrzebują, no bo w relacji mentorskiej rzeczywiście jesteś poważnie dorośle, powiedzmy, traktowany, tak? No bo ten konkurs to jest prawdziwa rzecz, tutaj rzeczywiście można wygrać, można przegrać, ale z kolei tak jak mówisz, rzeczywiście to powoduje pewną presję i nakłada taką presję na dziecko. Mnie też zaciekawiło w tym, co powiedziałaś o tym, powiedziałaś, potraktujmy takiego małego artystę, małego twórcę poważnie, potraktujmy go jak prawdziwego twórcę, prawdziwego artystę. Natomiast z moich też doświadczeń i jako matki, ale też rozmawiając z innymi rodzicami, to często te zdolne dzieciaki, zwłaszcza młode, takie 6-7-letnie, spotykają się z czymś w rodzaju ageizmu, czyli z takim niedowierzaniem, po prostu z dyskryminacją ze względu na wiek. Czyli powiedzmy zajęcia są przewidziane dla grupy wiekowej, nie wiem, 10-14, a ty masz, smyku, 8 lat, więc to nie jest dla ciebie. Tak? Zajęcia są przewidziane dla, nie wiem, film w planetarium, pamiętam, byłam kiedyś, był film od 7 lat dostępny o planetach. Nie było tam ani na gości, ani przemocy, bo to był film o planetach. Dla 7 lat. Dziecko miało lat 4 i rzeczywiście nie zostaliśmy tam wpuszczeni. Znaczy ja bym została wpuszczona, ale ono nie. No i szczerze mówiąc, już sama ta wymiana zdań pomiędzy mną a kasjerem czy bilaterem w planetarium na ten temat była na tyle nieprzyjemna, że już widziałam, że mojemu dziecku też się odechciało. Nie? Podobnie było z jakimiś warsztatami wyplatania koszyków z papierowych rurek. Też rzekomo były od lat chyba 10, dziecko miało lat 7, już też nam się nie chciało tak naprawdę tutaj przekonywać, że nic się nie stanie od tego, jeżeli 7-latek pójdzie na wyplatanie koszyków, zwłaszcza, że jest z mamą i bardzo chce. I teraz
ja zauważyłam, że ta dyskryminacja ze względu na wiek, czy jesteś jeszcze za mała, jesteś jeszcze za mały, tak naprawdę bardzo podbudowuje taką wiarę w siebie. Jak można twoim zdaniem nauczyciela, zwłaszcza w środowisku szkolnym, jak można przekonywać nauczycieli, że nie, że to dziecko już jest wystarczająco duże, nie, że dajmy mu spróbować, zobaczmy chociaż, czy mu to się spodoba i czy będzie w stanie na przykład w takich zajęciach uczestniczyć z sukcesem. Bo często mamy taki opór, nie? Zderzamy się z takim oporem pośród prowadzących. Wiesz, ja myślę, że ten problem ma w ogóle taki wymiar systemowy. Ja to bardzo mocno widzę w kontekście na przykład literatury dla dzieci. Osoby, które decydują o tym, które książki są adekwatne dla dzieci w którym wieku, to nie są ludzie, którzy którzy mają świadomość taką profesjonalną w tym zakresie. Jestem w stanie udowodnić, że w zasadzie każda książka jest dla każdego dziecka, w jakimkolwiek wieku byłoby w stanie tę książkę czytać. I tutaj to, do czego chcę tutaj się odnieść, że wiek rozwojowy dziecka, czyli etap rozwojowy, na którym ono się znajduje, tylko do jakiegoś stopnia jest powiązany z jego wiekiem, z metryki, prawda, czy z aktu urodzenia. Już my jesteśmy cały czas, pozostajemy pod wpływem takiej bardzo tradycyjnej psychologii rozwojowej, która wszystko próbuje, prawda, zamknąć w szufladkach, w etykietkach, znormalizować i nawet różnego rodzaju właśnie testy, czy nawet te diagnozy pedagogiczne, które są tworzone często przez osoby kompletnie do tego nieprzygotowane, zakładają właśnie taki zero-jedynkowy charakter, tak, że dziecko w wieku lat 5 ma umieć to i to, jak tego nie umie, to znaczy, że przejawia jakieś braki, czy też deficyty. I w drugą stronę, tak, jeżeli umie coś ponadto, to trzeba go teraz szybko wyhamować, prawda, żeby nie daj Boże nie wyskoczył gdzieś dalej, bo ucieka nam poza normę. Musimy pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju normy, zwłaszcza w odniesieniu do człowieka, do małego człowieka, ale jednak człowieka przez duże C, to są normy arbitralne. To są normy, które wynikają z badań na dużych próbach, które wynikają ze statystyk. One oczywiście mają przełożenie na takie, dają nam jakiś pogląd, dają nam jakieś tło i kontekst do tego, żeby rozważać, na jakim etapie rozwojowym jest dziecko. Jednocześnie nie możemy na tych normach polegać w 100%, tak? Tutaj ten element związany z poznawaniem dziecka, z byciem z nim, z aktywnym uczestnictwem. Myślę, że jeżeli by osoba ma opory przed tym, żeby dziecku na przykład właśnie udostępnić jakiś film czy jakieś materiały, to na pewno to dziecko też może właśnie o tym powiedzieć, tak, zależy mi na tym, chcę. Natomiast myślę, że w tym wypadku kluczowym stwierdzeniem będzie oczywiście, że rodzic robi na własną odpowiedzialność, tak, biorę to na siebie. Osoba z kina, tak, jest rozliczana z tego, czy wpuści, czy nie wpuści, tak, oczywiście przepisy są bardzo takie ostre w tym wszystkim, tak, i nie zakładające żadnych odstępstw. Jednocześnie myślę, że jeżeli rodzic, wiecie Państwo, w różnych miejscach się na przykład jakieś karteczki, prawda, upoważnienia, zgody, spróbujmy i zobaczmy, co wtedy. Zawsze mogę wyjść z tego kina, tak, jeżeli się okaże, czy z tego planetarium, jeżeli się okaże, że to jest za mocne, że jest zbyt na przykład intensywne jakieś doznania sensoryczne dla dziecka, za głośno, za ciemno, za strasznie, prawda, różne mogą być powody, dla którego dziecku jest trudniej jakieś bodźce przetworzyć, tak, natomiast wydaje mi się, że spróbować nigdy nie zaszkodzi i ten element związany z tym, że ja znam moje dziecko, mam świadomość tego, że to może być dla niego trudne, ale dajmy spróbować, ja będę reagować, ja będę tuż obok i w razie czego będziemy tutaj
tutaj wdrażać odpowiednią interwencję. I myślę, że najbardziej nauczyciel, czy też właśnie taka osoba, właśnie pracownik jakiejś placówki, boi się tego, że zostanie obarczony odpowiedzialnością za to, że coś się nie udało, że dziecko, że pani mama teraz napisze skargę na niego, prawda, że jak on śmiał wpuścić, bo przecież są też tacy ludzie, którzy w ten sposób będą funkcjonować, tak? Natomiast jednocześnie ja jako rodzic znam moje dziecko najlepiej, prawda? I ja wiem, jakiego typu jakby doznania tutaj te sensoryczne są, czy informacje, tak, kompetencje są w zasięgu jego możliwości, jego umiejętności. I de facto z tego, co mówisz, wynika, że to jest bardzo dużo, takie dziecko potrzebuje od rodzica, takiego trochę adwokata, tak, jego potrzeb, żeby on stanął przed tym, nie wiem, nauczycielem, instruktorem czy bileterem i po prostu powiedział: ja biorę to na klatę, to jest moje dziecko, ja biorę za nie odpowiedzialność, prawda? Czyli my jako rodzice trochę, no, nie powinniśmy chcieć przed tym uciekać. Często wydaje mi się, że rodzice mają takie przeświadczenie czy takie marzenie, że oddadzą swoje dziecko w dobre ręce i tutaj już tej odpowiedzialności nie trzeba będzie tak bezpośrednio na siebie brać, ale z tego, co mówisz, wynika, że jednak rodzic takiego dziecka, powiedzmy troszeczkę w potrzebach poznawczych z wyższych rządków w tabeli rozwoju, takiego znormalizowanego, musi tę odpowiedzialność za dziecko brać i być adwokatem jego potrzeb właśnie w takich sytuacjach. A powiedz jeszcze... Przepraszam, tylko tak dodam, że myślę, że to jest kwestia bardzo mocno lokalna i kulturowa. My w Polsce w ogóle mamy jednak cały czas takie poczucie, że nad dziećmi trzeba panować, kontrolować, ograniczać. Rodzą się już jakieś takie nisze i próbujemy gdzieś właśnie takimi małymi jakimiś krokami tworzyć też jakby alternatywną rzeczywistość, tak, że dziecko może być jakby współdecydentem, oczywiście w ramach swoich możliwości i tego, za co może ponosić odpowiedzialność. Jednocześnie, że dziecko może być aktywnym, pełnowartościowym obywatelem, pełnowartościowym członkiem rodziny, pełnowartościowym członkiem i współgospodarzem na przykład własnej instytucji. To jest jakby, my jesteśmy po prostu, mamy taką kulturę i kultury się nie da zmienić odgórnie. Kultura się zmienia oddolnie. Kultura się zaczyna zmieniać właśnie od małych kroków. Dla porównania, tak mi tylko przyszło do głowy, że kilka lat temu wybraliśmy się z mężem do Danii, byliśmy poszaleć w Billund, w Legolandzie i to, co nam się tam rzuciło w oczy, to ogromna otwartość na dzieci i to nie tylko dzieci, w sensie dzieciaki, takie już w wieku szkolnym. Na każdym rogu były domki, w których można było podgrzać mleko, domki do karmienia. Wszystkie bary, gdzie można było coś kupić, były wyposażone w takie schodki, że mały człowiek mógł na te schodki wejść i stanąć twarzą w twarz z kasjerem. To było dla nas bardzo duże takie przeżycie, dlatego że no w Polsce idziemy w takim kierunku, prawda, że dzieci na przykład są z różnych miejsc wykluczane, tak? Dzieci mają nie przeszkadzać, dzieci mają nie wchodzić, dzieci mają, to jest strefa tylko dla dorosłych. To jest oczywiście kwestia dyskusyjna i nie zamierzam tutaj jej rozwijać. Jednocześnie myślę, że są przesłanki do tego, żeby sądzić, że ta tendencja do takiego ograniczania i określania, prawda, od do, że to jest jednak taka nasza domena lokalnie polska i że no, co możemy z tym zrobić, to właśnie próbować działać oddolnie, trochę się przeciwko temu po prostu zacząć buntować i indywidualizować bardziej te potrzeby dzieci. Może tak, wiesz, ja jeszcze tak dodam do tego doświadczenia, że bardzo podobnie jak w Polsce jest też w Kalifornii, gdzie akurat moje dziecko się urodziło i tam właśnie było bardzo dużo stref wykluczających dzieci i takich wiekowo skategoryzowanych, nawet w muzeach były strefy, nie wiem, od 10, od 7 roku życia, strefy, gdzie z dzieckiem poniżej 3 roku życia, no nie można było wejść, było to bardzo dziwnie postrzegane. Nawet na placach zabaw były plakietki, że to jest tam jakaś, nie wiem, zjeżdżalnia dla dzieci od lat 6, no i tam children under 6 forbidden, ale tak naprawdę zastanawiając się, skąd się to bierze, no bo przecież jeżeli masz zjeżdżalnię, trudno jest tutaj, wiesz, zakazać 6-latkowi, 5-latkowi korzystać, bo zjeżdżalnia jest od 6 roku życia.
Ale tak naprawdę, tak jak ty mówiłaś, to się bierze właśnie z takiego zdejmowania odpowiedzialności, czyli producent zjeżdżalni nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek korzystania z tego przez dziecko poniżej 6 roku życia, nie? Czyli chodzi o to, aby tę odpowiedzialność zdejmować. I tak samo w restauracjach, wiesz, w Europie często mamy jakieś takie kinder cornery, ja się śmieję, czyli w restauracjach jakieś takie kąciki zabaw. W Kalifornii było tego stosunkowo mało, ale to wynikało znów z tego, że restaurator bierze odpowiedzialność za to, co się w takim kinder kornerze z dzieckiem wydarzy. Nie? No i teraz jaki restaurator przy zdrowych zmysłach chce brać odpowiedzialność za życie, zdrowie kilkulatków na terenie jego przybytku, więc lepiej po prostu takiego miejsca nie tworzyć, aby ewentualne ryzyko eliminować, nie? Zwłaszcza też koszty sądownictwa i procesowania się w Stanach są dużo wyższe i też dzieje się to częściej niż w Polsce. To jest tylko taka dygresja nawiasem tego, co mówiłaś o Billund. Jeszcze wiesz, wracając do tych relacji z nauczycielami, kiedy mamy dziecko, ono się jakoś w tej szkole nie odnajduje, powiedziałaś właśnie po pierwsze o tym przepływie informacji i takim wzajemnym rozpoznaniu potrzeb takiego dziecka. I chciałam cię jeszcze dopytać, no wiesz, w sytuacji takiej klasy, która jest bardzo zróżnicowana, nie? Pod względem potrzeb takich poznawczych, czyli powiedzmy, że przychodzą dzieci, które jeszcze nie znają liter, czy znają litery, ale ledwo czytają, może dzieci z jakichś takich zaniedbanych trochę bardziej środowisk, no to są takie dzieci w tak zwanej normie, szeroko pojęte, które sobie radzą i dzieci, które tutaj już chcą, wiesz, słuchać o tym, jak się potęguje, jak się robi logarytmy i malować akrylami na wielkie płótnach. Czy są jakieś narzędzia do dyspozycji współczesnego nauczyciela, które sprawiają, że on może zająć się potrzebami wszystkich tych dzieci naraz? Czy to jest marzenie ściętej głowy i po prostu tego się nie da zrobić w warunkach lekcyjno-szkolnych? To znaczy tak, no ja mam na to swoją metodę i ja się nią podzielę, uchylę rąbka tajemnicy. W takich sytuacjach bardzo polecam pracę metodą projektu edukacyjnego. Zaraz opowiem, o czym jest ta metoda, natomiast żeby tutaj od razu ostudzić wszelkiego rodzaju jakieś potencjalne zarzuty, że co z realizacją podstawy programowej, to powiem Państwu, że metoda projektu edukacyjnego została uwzględniona w preambule do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Jest to oczywiście wpisana zupełnie tak z mojego punktu widzenia od czapki, bo gdzieś tam pomiędzy wierszami jest powiedziane, że no najlepszą metodą do właśnie do realizacji podstawy programowej jest metoda projektu edukacyjnego, idźcie i ją zróbcie. I kiedy właśnie prowadziłam zajęcia ze studentami, to właśnie zaczęliśmy od lektury tej preambuły, przeczytali to i mówię, no to idźcie, róbcie. I oni spojrzeli się na mnie. Ja mówię, co, nic nie wiecie, jak macie to zrobić? Przecież tutaj macie taką zachętę jasno i wyraźnie powiedzianą. Gwoli takiego bardzo krótkiego wyjaśnienia. Metoda projektu edukacyjnego zakłada odejście od takiego klasycznego siedzenia w ławkach. Odejście od takiego linearnego realizowania podstawy programowej. Jest to metoda oparta o określone problemy, ale problemy rozumiane jako szeroko zakrojone tematyki, na przykład tematyka kosmos, na przykład tematyka historia rodziny, na przykład tematyka nowoczesne technologie. Dzieci razem z nauczycielem na początku zastanawiają się nad tym, co ja już na ten temat wiem i to jest ten moment, że dzieci mogą się wymieniać też tymi informacjami, również dzieci, które się wyspecjalizowały na przykład w danym temacie, mogą być tutaj ogromną kopalnią wiedzy dla innych, ale też po prostu każde dziecko, nawet jeżeli jego wiedza, ta potoczna, ma taki charakter błędny, fałszywy, to jest ten moment, w którym my tego nie oceniamy, my to wszystko tylko zbieramy. Następny etap to jest zadawanie pytań i to jest element, w którym każde dziecko, od dziecka właśnie, które pochodzi z jakiegoś zaniedbanego środowiska o niskim takim potencjale kulturowym i dziecko z tej tak zwanej normy, tak, czyli ten przeciętne dziecko i to dziecko z uzdolnieniami, one wszystkie mogą zadawać pytania i my te pytania zbieramy. Nauczyciel
może zadać pytanie, bo ja też na przykład niewiele wiem na temat dinozaurów, chętnie się czegoś dowiem. I całe nasze prace przez kolejny okres czasu polegają na tym, że my próbujemy różnymi metodami, z zastosowaniem różnych środków, różnych źródeł, odpowiadać na pytania, które się pojawiły. Korzystamy z literatury, niekoniecznie z podręcznika szkolnego, później do tego wrócę. Korzystamy z materiałów internetowych, korzystamy z wyjścia na wystawę, bo jest akurat wystawa o dinozaurach i pójdziemy i dowiemy się, prawda, na przykład, który z nich miał najdłuższy ogon, bo takie może się pojawić pytanie. To są jakby korzystem, zapraszamy gościa, bo akurat się trafiło, że mama jednej z naszych koleżanek z klasy na przykład pracuje w muzeum i może coś na ten temat powiedzieć. Tak? Tutaj to wykorzystywanie różnych źródeł, poszukiwanie różnych informacji stwarza możliwości do uczenia się nie tylko poprzez te dzieci przeciętne równym frontem, prawda, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że wtedy się uczymy, ale uczy się każdy, łącznie z nauczycielem. Ja w swoim życiu projektów przeprowadziłam no przynajmniej kilkadziesiąt. Muszę Państwu powiedzieć, że to za każdym razem jest ogromna satysfakcja, bo to jakby dzieci samodzielnie dochodzą do wiedzy. Ja stwarzam do tego jakby warunki. Jak mamy projekt, był projekt o dinozaurach, dlatego też o tym mówię, że na przykład dzieci na podstawie grafik zawartych w książkach dla dzieci z masy solnej odtwarzały elementy szkieletów dinozaurów. Potem zakopywaliśmy to w piasku i młodsze dzieci później to odkopywały. I nagle zobaczcie Państwo, pędzel, który zwykle nam służy do malowania na plastyce, nagle staje się profesjonalnym wyposażeniem archeologa, paleontologa, który tym pędzelkiem będzie odgrzebywał kości. I zobaczcie, że tu nie, bo częstym takim zarzutem wobec metody projektu jest, że skąd ja na to wezmę pieniądze? Tu nie chodzi o pieniądze, tutaj chodzi o przemodelowanie myślenia. Ja nie muszę zakupić 50 książek na ten temat. Ja mogę rzucić hasło. Będziemy od poniedziałku rozmawiać o dinozaurach. Jestem przekonana o tym, że macie materiały na ten temat. I dostajemy. Dostajemy książki, dostajemy albumy, dostajemy puzzle, dostajemy grę planszową na temat dinozaurów, bo dzieci mają modele, figurki, tak? Oczywiście. I to jest też ten element właśnie tego wykorzystania potencjału dziecka zdolnego, tak dziecka, które się wyspecjalizowało w tej wiedzy, że ono może przyjąć rolę nauczyciela. To jest ogromna siła metody projektu, że mamy do czynienia nie tylko z tym działaniem takim, że dziecko samodzielnie dochodzi do wiedzy, ale też tutoring rówieśniczy. To rówieśnicy uczą się od siebie nawzajem. To nauczyciel przyjmuje rolę uczącego się i ja słucham teraz, jak Tomek czy Przemek opowiada z wielką pasją o pająkach, bo się tym pasjonuje i zbiera na przykład czasopisma na ten temat, mimo że jeszcze nie umie czytać, ale to w niczym nie przeszkadza, bo on tą wiedzę ma w małym palcu u nogi, tak? I tutaj jakby oczywiście dochodzi do, zawsze pojawia się takie pytanie, a co z tą wiedzą szkolną, prawda? Ta wiedza szkolna, my musimy pamiętać o tym, że mamy obowiązek realizowania podstawy programowej. Ale i w oparciu o podstawę programową programu nauczania, ale nie mamy obowiązku wypełniania podręczników. Nauczyciele często i rodzice również, bo nie mają takiej świadomości, identyfikują realizację podstawy programowej z wypełnianiem czy jakby z wykorzystywaniem podręczników, że jeżeli podręcznik nie został po prostu od strony do strony przeczytany, to znaczy, że podstawa programowa nie została zrealizowana. Ale wiesz, to też u dzieci się pojawia, bo też obserwując mojego syna i jego rówieśników, to jest druga klasa szkoły podstawowej, no oni byli bardzo zmartwieni, że druga B doszła tam do 8 rozdziału, a druga A do 12 czy do 10 w podręczniku z już nie wiem jakiej dziedziny. I właśnie miałam z nim rozmowę o tym, mówiąc, że słuchaj, no to nic nie znaczy, że doszliście do 10 rozdziału, a druga A do 12. Ale jednak widziałam takie napięcie i lęk, że no jest już czerwiec, a całego podręcznika czy tam zeszytu ćwiczeń się im nie udało skończyć. Zastanawiam się, skąd się to bierze takie, bo to wydaje się, że już na etapie 8-latka takie przekonanie, że nauczyć się to przerobić podręcznik już gdzieś tutaj jest wdrukowane w głowę.
No właśnie, zaczyna się od nauczyciela i zaczyna się od klimatu placówki. Ja chcę powiedzieć, jakby z punktu widzenia osoby, która wczytuje się bardzo uważnie w przepisy, że nie ma obowiązku. My musimy zrealizować program. Program edukacyjny, ale ten program edukacyjny może nosić znamiona czy elementy też naszego autorskiego programu. My wręcz stawiajmy sobie taką, takie zadanie jako nauczyciele, dlatego że to jest po prostu frajda ogromna, razem z dzieciakami czegoś poszukiwać. Jeżeli ja mam w podstawie programowej bardzo ogólnie napisanej, że dziecko ma na przykład nauczyć się do trzeciej klasy przeliczać w zakresie 100, czy tam odejmować, dodawać w zakresie 100. Kto powie, wiedział, że musi to robić na grzybkach w podręczniku na stronie 17. Jak może na triceratopsach, prawda? Oczywiście. Albo na pająkach, czy czymś innym, co go pasjonuje. Dokładnie, albo właśnie, albo obliczając na przykład budżet, czy starczy nam na przykład pieniędzy na wyjście do muzeum, tak? I tutaj to rozumienie, że wiedza, jakby, że wiedza szkolna nie jest aż tak odległa od wiedzy, którą my potrzebujemy w życiu rzeczywistym, tak? To jest w ogóle jakaś paranoja, bo o tym to w ogóle powstało bardzo dużo też takiej literatury i pedagogicznej, i psychologicznej, że my się zamknęliśmy w tych 4 porach roku, że każdy cykl podręczników jest rozliczany jesień, zima, wiosna, na lato już nie starcza czasu, bo w lecie są wycieczki i nagle się okazuje, że nauczyciele się łapią za głowę i mówią: nie zdążyłem zrobić podręcznika, nie zdążyłem zrealizować, ale byłeś na wycieczce. Czego dzieci się nauczyły na tej wycieczce, prawda? Przecież one cały czas się tam czegoś uczyły. To nie jest czas zmarnowany, to jest czas wykorzystany. Wcale nie wiem, czy nie lepiej, znaczy podejrzewam, że jednak lepiej. Z kartami pracy, prawda? Dokładnie. I tutaj to, co umożliwia nam ta metoda projektu, która, jak jeszcze raz zaznaczam, jest wspomniana w podstawie programowej jako jedna z dopuszczalnych metod. To jest metoda dla każdego, to jest metoda, która daje szansę uczenia się w bardzo różny sposób, w bardzo różnych kontekstach i przede wszystkim odrywa nas od tego szkolnego myślenia, że musimy iść porami roku, miesiącami, że jak jest zima, to liczymy bałwany, jak jest jesień, to znicze na grobach, a jak wiosna, to prawda, kwiatki na drzewie. Bo drodzy Państwo, no jeszcze powiedzmy 7-latkowi jesteśmy w stanie taką papkę wcisnąć, ale dziecku w 3 klasie, które ma lat 10 i śmiga na telefonie i ma tysiące różnych zainteresowań, to te kwiatki na drzewie, to naprawdę uwierzcie mi Państwo, że on ma... Nie imponują. On ma je w głębokim poważaniu, tak? Także to tutaj... Prawda. Tutaj to, co ja jakby daję nam i jakby jeszcze tylko skończę, żeby to jakby domknąć, żeby nie zostawić tego bez domknięcia. Te pytania, które zadadzą dzieci na początku projektu i ta wiedza, którą się podzielą ze sobą, my to potem na bieżąco weryfikujemy, sprawdzamy, tak? Czy hipoteza Zosi miała rację, tak? Czy była prawdziwa? Czy Zosia miała rację, mówiąc, że na przykład, nie wiem, tyranozaur zjadał inne zwierzęta, tak? My już to wiemy, bo my to wiemy z rzetelnych źródeł, bo po pierwsze sami do tej wiedzy doszliśmy, po drugie pytaliśmy ekspertów, byliśmy w różnych miejscach, prawda? To jest jakby, to jest otwarcie po prostu edukacji, wyjście z tej instytucji. To, o czym mówisz, Julia, że dziecko samo się martwi, czy podręcznik przerobiło, to już są pierwsze symptomy tego, co w literaturze przedmiotu nazywa się jako institution child, czyli dziecko, które jakby socjalizowane zostało przez instytucję do tego stopnia, że przedkłada interesy placówki nad swoje własne. Może to straszne, wystarczyły 2 lata. Tak, to jest pandemii. Tak, moje dziecko starsze potrafiło mnożyć już w zeszłym roku, ona jest teraz w 1 klasie, potrafiła mnożyć w zeszłym roku i teraz doszli do mnożenia i mówi: my już umiemy mnożyć. Ja mówię: ale Marianko, ty potrafiłaś już w zeszłym roku. Tak? Faktycznie, ale myślę, że to nie jest też coś, co jakby, jeżeli my jako rodzice właśnie będziemy to o tym rozmawiać, będziemy jakby pokazywać też inną perspektywę tego dziecku, że to nie jest takie ważne, prawda, że te strony podręcznika nie zostały wypełnione. Powiedz mi, czego się nauczyłeś, co było dla ciebie ciekawe, co cię zdziwiło, co cię przestraszyło, co było dla ciebie pasjonujące, o co byś chciał dalej
pytać, bo pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że pytania zawsze się zadaje z perspektywy wiedzy, a nie z perspektywy niewiedzy. Dziecko musi wiedzieć, czego nie wie, żeby zapytać. I to jest jakby, to jest to narzędzie, ta metoda projektu edukacyjnego, która na to, na tego typu pracę edukacyjną pozwala również w warunkach edukacji takiej powszechnej jak najbardziej. No dobra, czyli jeżeli nasze dziecko pójdzie sobie do szkoły we wrześniu i tam trafimy na takich nauczycieli, którzy będą w miarę tacy receptywni i skorzy do współpracy z nami jako z rodzicami i zainspirujemy ich do stosowania metody projektu edukacyjnego i oni rzeczywiście będą sobie działać, no to jest świetnie. Ale chciałam Ciebie jeszcze podpowiedzieć o taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że mamy takie dziecko uzdolnione, trochę wyprzedzające swoich rówieśników w takim rozwoju intelektualnym, dziecko z pasjami, dziecko zaciekawione, ale rodzice tego zupełnie nie rozpoznają. To znaczy rodzice uważają, że to jest normalne, zwykłe dziecko i ono ma robić to, czego się od niego wymaga. No i teraz jesteś nauczycielką taką uwrażliwioną na potrzeby dzieci i widzisz takie uzdolnione dziecko w klasie, nie? I widzisz, że ono, kurczę, już w pierwszej klasie, nie wiem, mnoży w zakresie do 1000, czy tam czyta książki, które mają, nie wiem, 200 stron, a lektury w pierwszej klasie to są na ogół książeczki, nie wiem, 20-stronicowe. Jak taki nauczyciel powinien zareagować, kiedy widzi, że dziecko wyprzedza trochę tą podstawę programową, tabelę rozwoju, a rodzice tego nie widzą? Co taki nauczyciel Twoim zdaniem powinien zrobić? Jak powinien się zachować? Myślę, Julia, że wracamy tutaj troszkę do tego punktu wyjścia, mianowicie kontakt i rozmowa. Myślę, że tutaj jakby w dużej mierze będzie to kwestia też relacji między rodzicami a nauczycielem. Natomiast myślę, że nauczyciel, który to dostrzeże, no ma etyczny, moralny obowiązek coś z tym zrobić. I no, nikt nie jest w stanie nas z tego rozliczyć, tak? Natomiast my, mówiąc o indywidualizacji procesu nauczania, który jest jednym z takich podstawowych postulatów współczesnej pedagogiki, no, w pierwszej kolejności myślimy o indywidualizacji wobec dzieci, które nie nadążają. Tak? Natomiast indywidualizacja dotyczy też tych dzieci, które przeskakują, które mają jednak te predyspozycje, żeby uczyć się szybciej. I tutaj no, pojawia się cały taki wachlarz różnego rodzaju możliwości, które my jako nauczyciele możemy przedsięwziąć. My no, przede wszystkim musimy poznać bardzo dokładnie to dziecko, tak, dowiedzieć się, przeprowadzić diagnozę pedagogiczną, czyli wstępne rozpoznanie jego kompetencji. Wespół z pedagogiem szkolnym, czy samodzielnie nauczyciel się powinien za to najpierw zabrać? Najpierw samodzielnie, jeżeli czuje, że sobie nie radzi, że brakuje mu jakby pomysłu na to dziecko, oczywiście, że powinien się konsultować i to jest jeden z takich, bo oprócz tego, że nie krążą dokumenty, to nie krążą też właśnie informacje o dzieciach i to jest ogromna bolączka, dlatego że jakby tutaj, no jeżeli ja nie jestem specjalistą matematyki, czy fizykiem, to nie będę wiedziała, jak z tym dzieckiem pracować, jakie materiały mu zaoferować. Także myślę, że tutaj ta po stronie nauczyciela na pewno jest możliwość konsultacji, takiej superwizji wewnątrz nauczycielskiej, nawet w takim nieoficjalnym zakresie. Słuchaj, Zośka, mam dziewczynkę, tak, która potrafi to i owo, słuchaj, czy ty byś mi mogła coś podpowiedzieć? Może jest jakieś, na przykład dziecko mamy uzdolnione muzycznie, może jest nauczyciel, który prowadzi chór szkolny, tak, i możemy z nim porozmawiać. Słuchaj, weź ją przesłuchaj. Ja się na tym nie znam, bo nie jestem uzdolniona muzycznie, ale ty posłuchaj, czy mi się tylko zdaje, że ona czysto śpiewa, czy naprawdę tak jest? Mhm. Więc tutaj na pewno te kolektywy takie nauczycielskie. I znowuż my w Polsce nie mamy takiej kultury kolektywów nauczycielskich, dlatego że od samego początku jest nam wmawiane, że poradź sobie sam. Jak sobie nie radzisz, to znaczy, że jesteś niewykształcony i do niczego się nie nadajesz. A to z kolei wynika z takiego myślenia o nauczycielu, bardzo technicznym myśleniu, że nauczyciel to jest ktoś, kto jest sprawnym technikiem, znam
metody i potrafi je zastosować. Jak nie potrafi, to znaczy, że nie jest sprawnym nauczycielem. I włożyć do głowy dowolnego dziecka dowolną podstawę programową. Tak. Natomiast na Zachodzie już bardzo, ale też w myśleniu polskim, bardzo mocno akcentuje się myślenie o nauczycielu jako o refleksyjnym praktyku, czyli o kimś, kto nie tylko jest faktycznie sprawnym technikiem i potrafi wdrożyć różnego rodzaju metody, ale zastanawia się cały czas nad tym, czy ja dobrze zrobiłem, co jeszcze mogę zrobić. Pyta, poszukuje, sam się dokształca, tak? Nawet jak popełnia błąd, to przyznaje, tak? Popełniłem błąd i idę dalej, tak? I mogę coś z tym błędem zrobić. Także na pewno tutaj to oddziaływanie w ramach kolektywu tego nauczycielskiego to jest jedna z możliwości, którą możemy zaoferować temu dziecku. Druga rzecz, na pewno, i to w zasadzie chyba od tego powinnam zacząć, powinniśmy porozmawiać z samym dzieckiem. Nie z rodzicami. Z dzieckiem. No jeżeli dziecko rysuje, maluje, interesuje się świetnie, dodaje, mnoży, dzieli i tak dalej, porozmawiać z dzieckiem. Słuchaj, świetnie sobie z tym radzisz, widzę, że jakby tutaj to cię interesuje. Masz jakiś pomysł, co byśmy mogli razem z tym zrobić? Czy chciałbyś na przykład wziąć udział w konkursie? Czy chciałbyś, nie wiem, może ze mną tam, żebyśmy jakieś dodatkowe materiały zrobili? Drodzy Państwo, to jest zawsze ten problem, że my dziecko wyłączamy z rozmowy o jego własnych uzdolnieniach. To rodzic... jest to relacja rodzic-nauczyciel, no nie? Ewentualnie dyrekcja. Tak. Dokładnie, natomiast no, rodzic w większości przypadków, bo myślę, że jednak to jest większość, że jeżeli rodzic usłyszy, że pani dziecko jest zdolne, no to będzie chciał, żeby to dziecko zostało zaopiekowane w jakiś specjalny sposób. Jednocześnie no, musimy uważać na potrzeby dziecka w tym wszystkim, bo tak jak gdzieś tam po drodze rozmawiałyśmy, prawda, że dziecko, które faktycznie no, świetnie mnoży, dzieli, rozwiązuje, trzaska zadania, prawda, ale jest wysyłane z konkursu na konkurs, po prostu wysiada emocjonalnie w pewnym momencie. Nie bez powodu istnieje taka dyscyplina jak psychologia sportu, tak? Bo przecież to jest po prostu pewien sport i pewna funkcjonuje na w zasadzie na podobnych zasadach, więc tutaj to dziecko jakby pozbawione też takiego wrażliwego, bo myślę, że to jest kwestia wrażliwego zaopiekowania, po prostu wysyłane na konkursy z oczekiwaniem, że będzie z tych konkursów przynosiło laury, że my to dziecko po prostu wyeksploatujemy, tak? I ono o tym swoim talencie przestanie myśleć w kategoriach daru, a zacznie myśleć w kategoriach przekleństwa, tak? I ciężaru, który cały czas trzeba udowadniać, prawda? Co tak, nie zawsze każdy tak ma na to ochotę. Natomiast myślę, że tutaj jakby odejście nauczyciela od takiego frontalnego nauczania, tak, większa forma, nawet jeżeli już nie robimy metody projektu, bo nie wiemy jak, bo jesteśmy nieprzygotowani do tego, praca grupowa, w trakcie której dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem, zamiana ról, nawet w formie właśnie takiej lekcji klasycznej czy wykładu, ale wykłada Zosia, tak, bo ona się na tym zna. Dzisiaj Zosia nauczy was, jak się mnoży, jak się dzieli, tak? I zobaczcie, że w tym momencie my możemy oczywiście, my też musimy to robić z wyczuciem. Jeżeli Zosia się nie czuje na siłach, jest to dla niej ogromny stres, nie, wtedy od tego odchodzimy, ale jest, tak jak mówię, cały wachlarz możliwości, z których my możemy skorzystać. Jedną z takich możliwości usankcjonowanych prawnie jest indywidualny tok nauczania dziecka, ale no to jest troszeczkę takie zagmatwane, dlatego że żeby ubiegać się dla dziecka o indywidualny tok nauczania, trzeba wykazać, że przynajmniej przez rok to dziecko jakby przewyższało, czy też wykazało się specjalnymi osiągnięciami w tym zakresie. No i zobaczcie, że to jest troszeczkę takie działanie już post factum, takie trochę musztarda po obiedzie, no bo nie zaczęliśmy pracować z tym dzieckiem wcześniej, tylko jakby ono przez cały rok musi się męczyć, prawda, żeby wykazać, a my później... Żeby udowodnić, prawda? Żeby udowodnić, no oczywiście udowadnia się za pośrednictwem konkursów i laurów w konkursach, więc to jest troszeczkę takie ostrze obosieczne. Myślę, że to ma sens, przepraszam, w większym zakresie, no już w tych starszych klasach dla starszych uczniów, którzy faktycznie no już są po prostu, mają świadomość tego, co chcą robić w życiu, jakie mają predyspozycje. Zobaczcie też, że to od razu wyklucza
dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do szkoły, no bo jeżeli chociaż przez rok trzeba się wykazać wybitnymi zdolnościami, no to cała pierwsza klasa może być dla takiego dziecka no tym okresem wykazywania się, tak? To myślę, że może być bardzo, bardzo takie no trudne emocjonalnie, zwłaszcza, że siedmiolatek to jest małe dziecko, drodzy Państwo, i to jest małe dziecko, które potrzebuje więcej ruchu, więcej pracy sensorycznej, lepienia, modelowania, oddziaływania, biegania, drodzy Państwo, więcej tego potrzebuje niż kolejnych stron kart pracy w książce, tak? Także tutaj, no to jest ten indywidualny tok nauczania, ja bym ten temat zostawiła już jakby na późniejszy okres, kiedy mamy do czynienia faktycznie z dzieckiem, które no od wielu lat po prostu odnosi laury. Natomiast co my możemy indywidualnie jakoś podchodzić do tego dziecka, tak jak widzimy, że ono świetnie sobie radzi z danymi zadaniami, tak, czy z danymi ćwiczeniami, zaproponujmy inne, tak, my możemy to zrobić, tylko musimy też z tym dzieckiem o tym rozmawiać, żeby ono nie miało takiego poczucia, że my mu jako nauczyciele dokładamy jeszcze dodatkową pracę, masz zrobić to, co wszyscy i jeszcze dodatkowe zadania. No, sami się prosimy o jakby, żeby doprowadzić dziecko do dwóch postaw skrajnych, albo do poczucia nie robię, tak, bo skoro wszyscy robią tylko tyle, to dlaczego ja mam robić więcej? Albo do poczucia, że jestem niepełnowartościowy i muszę wciąż udowadniać, że jestem lepszy od innych i się podporządkowuję jeszcze bardziej. I ten dziecko instytucji tutaj będzie kwitło na potęgę, tak, mimo że mamy do czynienia z ponadprzeciętnym umysłem. Niesamowite, to taka pułapka, z której sobie chyba często ani rodzice, ani nauczyciele, ani nawet dzieci nie zdają tym bardziej sprawy. Zwłaszcza, że takim chyba najpowszechniejszą radą, którą spotkasz, wiesz, i na YouTubie, w jakichś kanałach nauczycieli, przez nauczycieli prowadzonych, dotyczących pracy z uczniem zdolnym na lekcji, który się nudzi, bo robi w 10 minut to, co reszta robi w 40, to jest tak, no daj mu dodatkowe zadania, tak? Daj mu kartę zadań z gwiazdką, daj mu coś jeszcze do roboty, żeby się nie nudził, bo będzie ci tę lekcję rozwalał. Tymczasem chyba tak naprawdę, no nawet w życiu dorosłym, nie? Jak jesteśmy trochę bardziej, jak po prostu pracujemy efektywnie, to nie dlatego, że chcemy mieć więcej do zrobienia, tylko dlatego, że chcemy sobie na przykład odpocząć, nie? Albo spędzić czas na czymś innym. Dokładnie. I teraz ja troszkę w odpowiedzi na tą radę daj inne zadania. Ja proponuję na przykład albo ustal to z nim, tak? Czyli ustal, jak widzisz, że któryś raz już dziecko wyprzedziło grupę i do tego stopnia, że 20 minut siedzi bez ruchu i profesor Klustańska nazywa to w ogóle wymuszonym bezrobociem. Myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy, to może potraktujmy to jako element uczenia się, to pomóż innym. Pójdź do Zosi, która ma z tym problem, bo zobaczcie, dziecko, które na przykład wyprzedza dzieci pod kątem intelektualnym, ono często, nie zawsze, bo to nie jest reguła, ale często ma kłopoty właśnie w sferze społecznej, może mieć problemy w sferze emocjonalnej. Uczymy się, tak? Wykorzystujemy te 20 minut na to, że właśnie pójdź, pomóż Zosi, bo ona chyba ma z tym problem, tak? I zobaczcie, tutaj się budzi ten element empatii, tu się budzi ten element też takiego zrozumienia. I to jakby to, co z mojego punktu widzenia, czy pracuję z dziećmi małymi, czy z młodzieżą, czy z dorosłymi. Uważność, bycie obok, tak? Ja obserwuję, staram się poznać, tak? Pytam, próbuję się czegoś dowiedzieć, tak? Czasami, no oczywiście, każdy z nas popełni błąd, tak? Popełnię błąd, nie wiem, że na przykład dziecko, które wyślę do pomocy innemu, na przykład, no zamiast pomóc, to albo zrobi to za tą Zosię, albo na przykład w drugą stronę zacznie z tej Zosi się wyśmiewać. Ale ja biorę to ryzyko na siebie, bo ja jestem blisko i mogę w każdej chwili jakoś pomóc, tak? Mogę właśnie spróbować jakoś wesprzeć ich w tej sytuacji. To jest jakby, to jest jedna z możliwości. Druga możliwość jest taka, że po prostu dajemy zupełnie inny zestaw zadań, tak? Tylko że wtedy to nie może być tak, że tylko Zosia czy tylko Tomek dostaje inny zestaw zadań. Tylko na przykład, co robiłam jako nauczyciel angielskiego swego czasu, układałam kilka list ćwiczeń i mówiłam, wybierz sobie zadania, które chcesz
rozwiązać. I to jest jakby to dziecko samo wykonuje zadanie i ono samo się na przykład skapnie, że to jest dla mnie za trudne, tak? Albo dziecko, które już jakby wykonało tą pracę, stwierdza, a to zrobię jeszcze, tak? Jeszcze zobaczę, co tam jest jeszcze na tej innej karcie pracy, tak? Ten element wybierz sobie, dobierz, powiedz, na czym ci zależy, czego się chcesz dowiedzieć, tak? To jest element, który w polskiej szkole niestety jest bardzo mocno taki zamiatany pod dywan. My się tego jako nauczyciele trochę boimy, że dziecko mnie zaskoczy jakimś pytaniem. Natomiast jeżeli mnie zaskoczy pytaniem, to ja zawsze mogę powiedzieć: nie wiem, dzisiaj nie wiem, dowiem się, przyjdę do ciebie w poniedziałek, tak? Albo ty spróbuj się dowiedzieć sam, a ja się dowiem sama i porównamy, czy wyszły nam te same odpowiedzi. Albo przychodzisz do mnie z tym pytaniem: halo, grupa, klasa, czy ktoś z was zna odpowiedź na pytanie Zosi? I to jest jakby tutaj, tych strategii jest dużo, tylko my jako nauczyciele musimy troszeczkę odejść od takiego myślenia o sobie. Po pierwsze, że jesteśmy po prostu, musimy być perfekcyjni w każdym calu, doskonali i nie popełniać nigdy żadnych błędów. Po drugie, troszeczkę obdarzyć jednak zaufaniem tych naszych podopiecznych, którzy często mają ogromnie dużo do zaoferowania, a podręczniki szkolne tego w żaden sposób nie biorą pod uwagę. Super, to jest wspaniały akcent chyba kończący i też taki apel do nauczycieli i też do rodziców w twojej wypowiedzi. Uczmy się od dzieci i po prostu dajmy im większą może decyzyjność i sprawczość w decydowaniu o tym, czego się uczą, w jaki sposób i w jakim tempie. Małgorzato, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze przy kolejnej okazji. Dziękuję bardzo. Was zapraszam na stronę www.dziecizdolne.pl, a także lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie też znać w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Do zobaczenia.